cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym już odcinku z gry. A czy chyba wiecie o jaką grę chodzi, czyli Pokémon Fire-Red Peter Version, który jest odcinek, nie pamiętam. Za ostatnią aktywność pod filmem wam serdecznie dziękuję. Czekajcie, zamknę sobie drzwi i już będziemy lecieć dalej. Więc nie wiem, czy słyszeliście co tam mówiłem, ale mam nadzieję, że nie. Więc lecimy sobie dalej oczywiście z odcinkiem dzisiejszym. A więc będziecie zostawieni łapki w górę, napisanie komentarza, no i oczywiście subskrypcji, tak? Bo im dalej to mam coraz gorzej z tymi subskrypcjami, mam wrażenie. A czekajcie, a czy ja teraz nie mogę przejść już normalnie? Chyba jeszcze nie, nie? Tak, nie, już mogę przejść normalnie, bo on teraz sobie... On teraz sobie wypił herbatę, którą mu daliśmy i możemy przejść sobie do Safalon City, ale tutaj chyba nic nie możemy zrobić, dopóki nie wejdziemy do Silvercope, tak? Tak, oczywiście do Lavender, czy jak to się nazywa, Lavender City, czy coś takiego. No jak widzicie, przeszliśmy tutaj sobie przez ten. No idziemy do tej wieży, w której ostatnio chodziliście tam po ciem... przez... O, Flareon. Fajny Pokémon, na pewno. Nie powiem, że nie. Dobra. W tej wieży, w której chodziliśmy kiedy to był maraton przez... W 10 odcinku po ciemku. Nie wiem, czy mam podleczone Pokémon, czy nie. Tak zastanawiałem się, czy będę używał mojego Bastka, ale chyba nie, ponieważ jest to legenda. I tak ogólnie to ten Kyogre na razie będzie w teamie, bo będzie, ale tak jest jak na razie bezużyteczny, więc będzie miał żadnych ruchów fajnych. Tam też pisaliście mi, na którym uczy się Oleczek jakichś fajnych ruchów, więc... Znaczy, o, sam Oleczek mi to pisał, więc... No. Dobra, weźmy tutaj do tej wieży. No i zobaczcie, teraz to wszystko widać! Tak? Czy tutaj też już było wszystko widać? Już nie pamiętam. Nie, tutaj jeszcze było wszystko widać, tutaj nie było. Znaczy, jak ja użyję... Czy ja muszę cały czas chodzić tak na po tym, czy ja mogę użyć sobie na przykład Silvercope? Więc nie jest czas, żeby go użyć. Aha, czyli jednak będę musiał tutaj wszystko chodzić. Wiecie co, ja sobie zrobię jedną taką małą rzecz, żeby mieć pewność, żeby to zrobić szybciej, po prostu sobie ściągnę mapkę tego i będzie to się szybciej działo, więc widzimy się za sekundkę. Dobra, moi drodzy, więc już jestem, tylko chciałem sobie sprawdzić. Przeszedłem jeden poziom, bo chciałem tylko sprawdzić, czy dobrą mapkę mam. Czy dobre mam mapki i teraz już wiem, że już mam na pewno dobre. I za chwilę sobie to zrobimy wszystko. Także nawet nie będziemy musieli długo tutaj chodzić. Tak jak ostatnio zresztą. No, wychodź. No, poczekaj. W sumie mamy te chyba, nie? Ripele mamy. No właśnie, mamy ripele, więc... Super ripele nawet mamy, więc spoko. Słuchajcie, teraz gdzie? Ej, halo. Dziwne, bo to jest trzecie piętro, tak? Zresztą nie wiem, czy ja mam dobre mapki. No co, na pewno musi być trzecie piętro, bo przecież pierwsze przeszliśmy. A czemu tutaj nie mogę przejść? Halo. Say what? Tutaj powinienem przejść. Ja tak nie lubię. Co to jest w ogóle za... Który to jest pokój z tych, co tutaj mam? Bo ten odpias, ten... Ja to kojarzę mniej więcej. Wiem, że ten, co będzie następny, to będzie ten z tym... No i teraz szedłem niżej. No i czekajcie, teraz od wejścia powinienem iść prosto, aż się zablokuje. Później jeden do góry i później prosto, aż się zablokuje. Później jeden w dół. Prosto. I teraz raz, dwa, trzy. I w lewo do zablokowania. I później tu. A, poszedłem źle, poszedłem jeden dalej i nie mogę tam wyjść, nie wiem dlaczego też w sumie. Tu jest zablokowane i teraz tutaj do samej góry i pójdź.
Czekajcie, żebym się znowu nie zgubił. Czekajcie, tu było zejście, dobra. No teraz jest tak. Raz, dwa, trzy. Cztery. I już do samego końca. Halo. Znowu to samo. Znowu jest to samo. Aha, bo tam jest to dziecko oczywiście, z którym... A, Reaper przestał działać, pochodźmy tutaj chwilę, żebym ja zobaczył... O, jest dobra, jednak wyszedłem, dobra. Mhm, teraz idziemy sobie do tej pani. I do samej góry. Za daleko przyszedłem, dobra, bo już teraz wiem. Teraz musimy nie usłać, bo zerwimy sobie expa trochę. Dobrze, dobrze, teraz już wiem jak już iść. Pyk. Za daleko przyszedłem. Strasznie jest łatwo przejść sobie dalej. Też za nisko już szedłem. Muszę teraz podejść jeszcze do góry i... Teraz tu i... Marowak. Nie będziemy go łapać oczywiście. Pokonajmy Marowaka, nie wiem. O kurde. Tak czułem, że jego może być ciężko pokonać. Akurat z... Oleczkiem, a... Znaczy... Na Włochy, ale... Jak zerwać tego pokebola? Chyba, użyłem. Dzięki, szapet. Co jest? Czemu ja tam nie mogę wejść? Tak mi się dziwnie wydaje, że tutaj coś jest nie tak, że... Albo ja po prostu za dużo przechodzę, bo łatwo tak jest sobie przeskoczyć sobie dalej. Albo po prostu... Dobra, już wyszłem do góry i nic. I co, oczywiście rokać. A mi się wydaje, że ja tu powinien wszystko widzieć normalnie. Mam takie wrażenie, no ale dobra. Na niego użyjmy po prostu Psybeama. Oczywiście na Golbata tak samo Psybeam. W końcu pokonał trujący, więc... No a Krobat to tym bardziej. Oj, Krobat przeżył. I uciekają. I oczywiście tutaj z każdym muszę... nie Erkater. Koffing to tutaj chyba tylko używa jednego ruchu i Weezing. Sorry, jeżeli słyszycie mocno spację, jak wciskam, ale... No. No, uciekajcie. Wszyscy są... O, Eevee! O, jak fajnie, Eevee. Vaporeon, to na Vaporeona może użyjmy, jest, nie wiem, Seedwera. Nie dostać do niego dużo życia. Znaczy, expa oczywiście. Jolteon na Jolteona. Werner. No nie Crunch. Ej, już będzie ten Crunch. Ogólnie Werner mi się zawsze podoba, jeden z moich fajniejszych pokonów, który ma fajny staw. Może obrywać 4 razy super efektywnie od ognia, ale naprawdę mam fajnie tutaj wszystko zrobione. Tak, jesteś Fuji, oczywiście tam o tym Marowaku. No i wróciliśmy do ciebie do domu i co nam powiesz? Dajesz nam Pokeflet! A po co nam ten Pokeflet? Oczywiście po to, aby w przyszłości móc obudzić tego Snorlaxa. Dobra, więc co jak co, ale teraz tak sobie nie każę co mam zrobić. No i nie pa... A co tu mamy? Czy tutaj kogoś nie ma? Nie ma. Dobra. Mam wrażenie, że tutaj ktoś jest od ołka. Zresztą ja i tak nie łapię dużo zresztą Pokemonu. O! Jakiś Fisherman. 36 poziom. Ojojoj. A to ładnie już. To jest ładne. Magikarp. No ten tam, bo Magikarp z tego co wiem to jest elektryczny, więc no. Ogólnie to mogę przejść nieprawdę, bo przez ten pokój.
Są 6, dobra. Nie, powalczmy sobie na razie z tymi rybakami. Niech już zostanie pokonany. Ja sobie tutaj silver, a wezmę sobie tutaj i... Na razie silver, no niezbyt tutaj ładnie jakoś... Screech, a Screech jest... nie, to jest teraz. Nie, tak. Stariu. Dobra. No, ogólnie na razie... Jeszcze nie zapaliśmy takiego pokona, którego tutaj... O kurde, nie. Którego chciałem wysyłać, no ale 41 level. Jesteście mi tam, że na którym się tam uczy jakichś fajnych ruchów. W końcu nie wiem, może znaleźć silver. Może przekonasz mnie do siebie, bo obecnie jakoś nie jesteś. A co powiem coś złowić? Jesteś. Magikarp! Magikarp! Oczywiście, że spróbujemy złapać Magikarpia, bo. Jednak mam teraz. Jest Magikarp. Jak nazwać Magikarpia? Jakby go sobie tutaj nazwać? Kto by chciał zostać Magikarpiem? Ojojoj, teraz nie mam waszych ani ników, ani nic. Czekajcie, ja na chwilkę sprawdzę sobie, co było pod ostatnie. Jakie było kiedyś, co pisaliście niki i kto tam pisał. Może kogoś znajdę, jakiegoś faceta, który chce zostać Magikarpiem, a później oczywiście jego potężną ewolucją. Widzimy się za chwilę. Tak jak właśnie myślałem, była osoba, która chciała być Magikarpiem, więc będzie to oczywiście Mateusz, czyli Poperek. Poperek. Dobra. Więc. No i myślę, że zostaniesz moim nowym wodnym Pokemonem, Poperku. Zaraz spróbujemy cię. O, Politoed, to też fajny. Żaba oczywiście, jeżeli ktoś nie wie, no to, tam, to zapraszam do... O kurde, to nie jest wystało. To zapraszam oczywiście do... Petera Shelder. Dobra, na Sheldera też użyjemy Gigadraina. Starmi tak samo Gigadrain. Nie no, Werner to jest ogólnie chyba jeden z kozaków w tym składzie. Naprawdę. Jest z niego mega, mega Pokémon. O, halo. Chcecie się bić? Ojeju. Halo, z czym do ludzi? 24 poziomy. Ej, nie jest mały skin. Flamer. Użyj, bo tu na jednego tego spadają. Oj, przeżył. Dobra. Snorlax, halo. Używamy pokrytuletu i budzi się nam Snorlax. Zapijemy sobie Snorlaxa, może się kiedyś przyda. Snorlax, Psybeam. Takie uśniemy sobie, no właśnie. Ja myślę, że jeszcze jeden Psybeam, no. I powinniśmy się go złapać na spokojnie. Jest, udało się, a oczywiście. Ja mam dla Snorlaxa, to jest tylko jedna nazwa, która go może się nazywać. Oczywiście będzie to, że to jest to facet, czyli nasz z Polski dzik, czyli syny A i X. Dobra, już mamy coraz więcej Pokemonów. I tutaj jesteśmy na drodze numer 11, a z drugiej numer 11 wchodzimy do... No na drogę 11. O kurde, kogoś spotkaliśmy. Fuck. A tu jest strasznie same Pokémon, o co tu chodzi? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Na miejscu na mapie. Uczysz się Ice Beama, no to już lepiej trochę niż Powder Snow. Ale myślę, że Kyogre, więc... Że jednak nie będziesz moim Pokémonem głównym. Zobaczmy sobie... Mapę. Gdzie my w tym momencie jesteśmy? My... Aha, my jesteśmy tutaj przy... Z tej strony, no tak, jesteśmy... my tutaj nie mogliśmy wchodzić wcześniej. Dobra, przy Vermilion City, my później będziemy musieli iść tutaj, tą drogą, tutaj na 12, 13, a później do... Fuchsia City oczywiście. Tutaj byliśmy, tak? Z Saladon, tak, byliśmy. Co to jest w sumie? Nie wiem, co się tutaj dzieje. 16, 17, to będzie coś się później musiało dziać. No i tutaj mamy Saffron... Saffron Islands. Cafam i tutaj mamy... Coś tam zawibrowało chyba. Dobra, wróćmy się szybko oczywiście do... Saffron City, bo tam oczywiście będziemy musieli stoczyć walkę o kolejną znakę, a tym samym sobie wezmę... Pokemony, wyjmę z boxa.
te, które bym chciał na przykład sobie teraz potrenować, zobaczyć co z nimi może być. Możecie mi napisać, czy opłaca się trenować Snorlaxa. Pisaliście, że jest mega koksem, że jest przerąbanym Pokemonem, jeżeli chodzi o tą grę. Jak zwykle chyba zazwyczaj Snorlax jest taki, ale napiszcie, jaki może się fajnych ruchów nauczyć, bo myślę, że Snorlax mógłby się znaleźć w mojej drużynie. Bo zwłaszcza, że kiedy dostanę raz wodno walczącego Pokemona, który będzie ewolucja Magikarpia, no to myślę, że tym samym nasz Silver może odpaść z drużyny. Zobaczmy, czy tutaj mamy już... Nie. Co my musimy zrobić? Musimy kogoś pokonać, tylko nie pamiętam, gdzie tutaj się szło, żeby... Nie wiem, co my, numer 5? A no tak, przecież tutaj się idzie po drodze, no tak. Dobra, idźmy sobie teraz do Pokécentrum. Za chwilę sobie zwiedzimy Cephalon City. My będziemy musieli gdzieś tutaj wejść później, żeby tych Rockettsów oczywiście znowu pokonać kolejny raz, bo oni oczywiście nigdy się nie poddają. Dobra, teraz zróbmy sobie taki troszeczkę mały research Pokemonów. Mam oczywiście tutaj Shire, Poperka i Snaxa. Chestubery ma Snax. Dobra, teraz tak. Myślę, że Poperek. Ty do... Aha, muszę wziąć place, party. I teraz Kyogre. Czekajcie. Dobrze, niech już będzie. Później mu wezmę tego. Expressaira, damy cię tutaj. Place. Jednak myślałem, że w ten Castform nie będzie wolał w legendy, no ale dobra. Fajnie mamy legendę Kyogre, ale weźmiemy sobie Poperka oczywiście. Bastek jako legenda, może być jak... nie chciałem wypadać jego tych. No i zobaczmy sobie Snax. Czy ty się... nie tak, tylko tak. Tak, stalowy Pokémon, stalowy. Tutaj walka, tutaj też będzie walka. Myślę nad tym, czy jednak nie wymienić z... nie tak chciałem zrobić. Na razie wymienimy cię zamiast Silvera. Snaxie, mój Snaxie. Zobaczymy, może później się sprzedasz bardziej. Może mniej, dobra, place. Mamy Snaxa w drużynie, myślę, że teraz nas spokojnie wykeruje. Nie powinno być z tym żadnego problemu. Dobra, więc co? W tym momencie... Aha, wiem co jeszcze miałem zrobić, kurde, bo nie wziąłem Expressaira od Bastka. Move items. Take. O kurde, halo. Co to za jakieś reklamy? World of Tanks mi tam wyskakują. I dajmy to Bastko, znaczy oczywiście naszemu Magikarpowi, czyli Poperkowi, czemu ja mówię Bastek cały czas. No bo wodny Pokémon był Bastek, więc myślałem, że to dalej on. Dobra. A, pozwiedzajmy, co tutaj mamy w tym jakże zacnym mieście. I tutaj jest nam Psychic. No to myślę, że Psychic to jest naprawdę fajny ruch, którego będziemy musieli się nauczyć za niedługo. Czekajcie, bo to jest to miejsce, gdzie będę musiał wejść, tak? Bo to jest to baza Rockettsów, tak? Silvko, co? Tak, to jest to baza Rockettsów, więc tam za chwilę wejdziemy. Wcześniej... A, wcześniej nie mamy nigdzie dostępu już? Możemy oczywiście iść tutaj też zawalczyć sobie. A, już potrzebne aż tak bardzo, że jednak muszę tu już walczyć, dobra. Myślę, że Oleczek na spokojnie sobie może tutaj potrenować. A i tym samym Poperek. Dobra. Ja po sobie, żebyś się stał tym koksem, o jakim mówił, że jesteś, bo jak na razie to nie jesteś koksem, tylko jesteś Pokemonem, który tutaj sobie ciśnie, ale podobno dopiero jak dostanie Dream Eater, to dopiero wtedy się robi koksem, bo ten przyspiesza i w ogóle już jest, nie da się go w ogóle zabić. A myślę, że Machop tak samo ulegnie mocy Oleczka. Poperek 12 level. Jestem ciekaw, czy w ogóle Magikarp się czegokolwiek uczy tutaj, dopóki nie ewoluuje, bo mam nadzieję, że tak. I jeszcze ty. Będziemy sobie mogli wybrać z tego co wiem jednego Pokemona. Manki następny. Szybkie walki. Prynape. 20 minut odcinka, o kurde. Myślę, że w tym odcinku tak zrobiliśmy coś. I uczy się już spora. Czyli tego, co... usypia, tak? Na 100% celności, tak. Myślę, że to zamiast... Niby smogło z Dragon Breath'a, ale...
Kurde, teraz nie wiem co. Chyba zmienię chyba Elcatera, tak, Elcater mi się tutaj na tym pionie nie sprzeda. Tak przynajmniej mi się wydaje. No i oczywiście. Ale nie chcę użyć Psybi. O kurde. Ale Psyche pewnie zadziała super efektywnie. Na razie nie chcę uczyć Psybeama, znaczy psychika Oleczka, bo wiem, że uczy się Dream Eatera i Magichamp. Spokojnie, już za niedługo będziesz mój przyjacielu. Dobra, padł, więc użyjmy sobie Wernera. No, Werner to bez żadnego problemu w ogóle z jakimiś sobie Pokemonami radzi. Myślę, że z nim tak samo sobie pewnie poradzi z Pineapem. Co z tego, że ma prawie... trzyma tylko 5 poziomów niżej. Poliwraf. A to przecież chcę zmieniać. Przecież Poliwraf to Pokemon wodny. I na spokojnie sobie z nim radzimy. I Electabuzz. Nie no, Werner to jest chyba jeden z moich ulubionych Pokemonów w obecnej chwili. Tak, ten Flygon to robi mega robotę. I Triogu. Ja tam myślę, że nawet Earthquake pokona na Stolajcie, no właśnie. O, o nie! 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 Kurde, nie! Ewoluowałem w Gyaradosa! Fuck you! No nie! Ja nie zapomniałem, że on na 20. Co? Serio, to można dostać Latiosa i Latiasa? Nie chcę tych pokona na razie. Fuck, man! O nie! No co ja zrobiłem w tym momencie? Wiecie, co ja teraz pójdę zrobić, nie? Pójdę, spróbuję złowić jeszcze jednego i... zakończyć na tym odcinek, bo tak nie może być, no kurde. Zapomniałem, że na 20 levelu ewoluuje Magikarp właśnie w Gyaradosa. Fuck. No kurde, no i zapomniałem, że jeszcze mógłbym zatrzymać ewolucję. No dobra, widzę, że można spokojnie go tutaj znaleźć, więc przynajmniej z tym nie mam problemu. Dajcie mi tutaj pokebole. No, złap się. Mam nadzieję, że jak drugi raz cię będę chciał złapać, to już tym razem... No patrzcie, jak go ciężko jest złapać, no on mnie cały czas będzie bił Thundershockiem. Dobra, złapał się, dobra. Jeszcze raz będzie to oczywiście Poperek, bo tak chcę, bo po prostu tamten Pokemon Gyarados odejdzie gdzieś tam, gdzieś zniknie. O, dobra. Dobra, będzie podwójny błąd. Z tego co wiem, to niczego się czekajcie, szybko to jest to zrobimy. Ja za chwilę tam sobie wrócę do Safaran City. Ale w tym momencie sobie zrobimy tak, że dajemy pyk, depozyt. Oczywiście nawet nie będę zmieniał tam go, żeby ten. I dajemy sobie withdraw. I oczywiście nasz Poperek, jeszcze jeden, mamy dwa Poperki. Kurde, no już myślałem, że ten. Dobra, mamy Waterstone'a. A zostawię to na następny odcinek. W następnym odcinku na początku zrobimy sobie ewolucję. Oczywiście Magikarpia, którą będzie Magichamp, który będzie nam, myślę, koksił wodno walczący Pokémon. O, Chansey. Kurde, tu są Chansey? Fuck you, tu tyle expa za nie przecież leci. Softbox, co to jest za ruch? Nie jestem pewien, co to za ruch, dlatego go nie. Tak. Kurde, nie mogę. Źle wciskam. Tak, o, na spacer to wciskam tap. Dobra, wiecie co, skoro wiem, że tu są częste, to tutaj sobie jeszcze chwilę potrenuję. A w tym odcinku to by było na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, z komentarza, napisaniu jakiejś. Zostawieniu subskrypcji oczywiście, a napisaniu komentarza to już w ogóle. Mam nadzieję, że te fejle, które były związane przed chwilą z tym, to się nic nie stało, więc w tym odcinku to na tyle. Trzymajcie się, cześć!